Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nie jestem zbyt wysoko w kadrze. Pewnie jestem, ale musiałam obniżyć trochę aparat z racji tego, że mam za krótki kabel, żeby go ładować. A na milion kabli, jak szukam, to jest tylko jeden. I ja nie wiem, co oni robią wszyscy z tymi kablami w tym domu. One giną jak gumki do włosów. Pani wiedzą, o co mi chodzi, nie? Że jak ma się tą ostatnią, to już się dba o nią jak o małego dziedziusia, żeby jej nie zgubić. A o czym dzisiaj sobie powiemy? Ano powiemy sobie dzisiaj o tym, że Polacy bardzo chętnie sprzedadzą swoje dane za 100 zł, bo wszedł nowy pomysł rządu i rząd myśli, że im się uda. Ale czy im się uda? No to zależy tylko od nas, nie? Także zapraszam. Kto płaci abonament telewizyjny, łapa w górę. Nie, żartuję, może lepiej kto nie płaci abonamentu telewizyjnego, łapka w górę, to może tych łapek będzie dużo więcej, nie? No, zaraz, też tak powiedziałam, się zaraz okaże, że będę miała jedną łapkę w górę pod filmem, a to trochę szkoda. Tak, jeśli chodzi o abonament telewizyjny na naszą publiczną, niezależną, wspaniałą, wysoce rozwiniętą telewizję polską, no to jest jakiś żart. Z tego, co mi wiadomo, no nie przeprowadzałam żadnych statystyk na ten temat, więc jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że abonament telewizyjny za naszą niezależną, rzeczową, rozwijającą się telewizję polską płacą chyba najczęściej starsze osoby na poczcie. Znaczy ja mam takie przeczucie, nie wiem, może się mylę, bo nie, tak jak mówiłam, nie robiłam z tego tytułu żadnych statystyk, o moje dzieci dalej i takie szczęśliwe, że tak głośno gadają. Chłopaki, czy można trochę ciszej? Dzięki. I teraz rząd nasz wpadł na wspaniały pomysł z racji tego, że wielu ludzi nie płaci abonamentu dla Jacka Kurskiego. Wprowadzili takie bony. Bony na dekoder. Z racji tego, że teraz trzeba będzie wymienić dekodery albo wymienić telewizory, jak ktoś ma wbudowany dekoder, ponieważ stacja będzie nadawała chyba na innych częstotliwościach. Nie znam się na tym tak dokładnie, ale zaraz wam przeczytam. Bon na dekoder wpisujemy sobie we Google. Jaką stronę wybrać? Rzeczpospolita, many.pl, Biznes Radio Z, Fakt. Wezmę many jakoś tak, nie wiem czemu, ale mam jakieś takie większe nakłady cierpliwości do tej strony. A może tak. Już wam czytam. Na dopłaty do zakupu dekodera budżet wyda około 200 milionów złotych. Co to jest, jeśli można wydać ponad 300 milionów na mRNA, którego nie jesteśmy w stanie zrobić, bo zapłaciliśmy za to firmie, która się na tym nie zna. Co to jest w dobie wyborów kopertowych, respiratorów czy chryzantem za 80 milionów złotych? Dajmy 200 milionów na bony, na dekoder. Spłaćmy długi alimenciarzy i tak dalej, i tak dalej. Wiecie jak, my jesteśmy bardzo szczodrzy, bardzo hojni, my wszystkim wszystko damy. Ja nie wnikam, to chyba taka nasza mentalność rodowa. Ja je serwę. Na dopłaty do zakupu dekodera budżet wyda około 200 milionów złotych. Wniosek o bon na zakup dekodera będzie można złożyć elektronicznie lub na poczcie, powiedział w programie Newsroom WP sekretarz stanu do spraw cyfryzacji i w kancelarii prezesa Rady Ministrów Janusza Cieszyńskiego. Decyzją Komisji Europejskiej uwalniamy prawne częstotliwości na potrzeby szybkiego internetu, wskutek czego część gospodarstw domowych w Polsce, szacujemy, że jest to około 2 miliony, utraci dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej. I w związku z tym takim gospodarstwom domowym należy się rekompensata. Rekompensata w wysokości 100 zł od dekodera jest w mojej ocenie adekwatna. Tak więc, jeśli musicie wymienić swój dekoder, ponieważ nie będziecie mogli odbierać telewizji, możecie starać się o bon. Na taki dekoder jest to kwota, tak jak mówił ten pan, 100 zł. Ale jeśli poprawiłam wam tym humor, to muszę was trochę ostudzić, bo to wcale nie jest takie hip-hop fajne, jak nam się wszystkim wydaje, jak oni to tak ładnie opisują. No bo pewnie w TVP opisują to tak, że to jest rekompensata, bo to nasza wina, że wy musicie wymienić ten dekoder i tak dalej, i tak dalej. Jeśli oglądaliście TVP i była wzmianka o tym, to dajcie znać, czy mam rację, bo ja nie oglądałam, ja sobie tylko teraz tak spekuluję. I teraz wyobraźcie sobie, że każdy, kto składa wniosek o nowy dekoder, będzie za te 100 zł sprzedawał swoje dane, żeby pan Jacek Kurski z całą sitwą
ale oni intensywnie grają. Z całą sitwą wiedzieli, kto korzysta z telewizora, a te, ci, którzy korzystają się z telewizora, ponieważ no, wzięli bond na dekoder, to deklarują, że mają telewizor, będą musieli płacić abonament telewizyjny. I teraz tak, czy za te 100 zł się opłaca? No bo popatrzcie, no jak nie płacicie tego abonamentu, no bo kto wam udowodni, że macie ten telewizor? Oczywiście ja nie namawiam tutaj do oszustw i kłamstw, tak? Sytuacja jest taka, że oni nie wiedzą, bo jak oni nam udowodnią, że mamy w domu telewizor, nie? Więc tego nie udowodnią, więc jak człowiek nie płaci, no to oni też nie mają jak go za bardzo zmusić do tego, żeby zapłacić. W tym wypadku podejrzewam, że zaświadcza się, że ma się ten telewizor w domu i płaci się 294 albo 284 zł, jeśli się płaci ten abonament co miesiąc, ale jeśli się zapłaci na cały rok, to wychodzi 264 zł. To jest dużo? Tak. W dobie podwyżek za gaz i prąd, widzieliście jakie podwyżki za gaz? Tak się ucieszyłam, że nie mam gazu, bo z reguły w ogóle gaz mi się kojarzy z czymś, co było zawsze drogie, dlatego że mieliśmy w domu kiedyś ogrzewanie gazowe. I największe rachunki, jakie mieliśmy, to były zawsze za gaz, no bo budynek był stary, nieocieplony, wiecie, jeszcze taki powojenny świeżutko. I te mury były zawsze zimne, nie? Latem zimno, zimą zimno, po prostu. Ciągle było tam zimno, więc jak grzaliśmy, no to te rachunki mieliśmy bardzo wysokie. Ciepła woda też była na gaz. Sąsiadka, która miała mieszkanie szczytowe w czasach, kiedy ten gaz wydawał się tani, no bo teraz to podwyżki są kosmiczne, potrafiła zapłacić za 2 miesiące 1500 zł za gaz, a zarabiała 800, nie? No to gaz zawsze wydawał mi się drogi, to teraz to już jest jakiś kosmos, aż się cieszę, że go nie mam. Ale dobra, nie o gazie, tylko o abonamencie. Znaczy może nie tyle właśnie o abonamencie, tylko o tym, że kolejne koszta Polakom doliczą. Czy powinniśmy płacić za telewizję państwową? Ja uważam i wychodzę z takiego założenia, że tak. Wielu z Was ma kablówkę na pewno. Znaczy wzięty jakiś, nie wiem, UPC, cyfrowy Polsat i tak dalej, nie? Z reguły ludzie biorą takie dekodery od takich sprzedawców, dlatego że już tam mają milion kanałów, których oczywiście nie oglądają, 50% po niemiecku, bardzo dużo sportu, kanały dla, nie wiem, kucharzy, a oglądają i tak standardowo te kanały, które najczęściej zawsze oglądali. Ale tak mamy, nie? Że bierzemy te pakiety takie rozbudowane. Sama kiedyś zawsze miałam taki rozbudowany pakiet, gdzie ogarnęłam, że przecież ja tego nie oglądam, nie? Więc po prostu wystarczy kupić sobie Androida do telewizora i tam mamy potrzebne kanały, zapłacimy za Androida i już, nie? Taka tam propozycja od cioci Ani. Większość z nas ma właśnie ten cyfrowy Polsat, ma te UPC i inne dziwne rzeczy, nie wiem, nie promuję tutaj żadnej firmy, wiecie o co mi chodzi. I w tym my płacimy abonament dla cyfrowego Polsatu i on się dzieli z tymi kanałami, podejrzewam. Jakoś to musi działać, nie? I z reguły w tychże pakietach, które bierzemy, jest TVP, jest TVP Info, jest TVP2 i wszystko, co tam sobie TVP teraz robię, chyba TVP Kobieta i tak dalej. Więc generalnie za te kanały już płacimy do sprzedawcy telewizji, tak? Czyli właśnie do cyfrowego Polsatu, czy UPC, czy skąd tam sobie mamy tę telewizję wziętą. I z reguły internet, nie? Bo zazwyczaj jest tak, że jak się weźmie pakiet z internetem, to ten internet jest po prostu tańszy, a jak się weźmie bez kanałów telewizyjnych, to on jest droższy. Nie, więc ludzie biorą, bo biorą internet, a internet biorą coraz szybszy, coraz lepszy, tej telewizji oglądają coraz mniej, mimo wszystko i tak te kanały biorą. Skoro my już płacimy za ten dekoder, skoro my już płacimy do cyfrowego Polsatu, to dlaczego mamy jeszcze raz płacić do TVP? Niech się TVP rozlicza ze sprzedawcami telewizji. Z Polsatem cyfrowym, właśnie z UPC, kurde, teraz wymieniam ciągle te dwa, ale nie pamiętam niczego innego. Jest coś jeszcze? Jest na pewno. No każde miasto pewnie ma takie większe swoją własną, jak w Głogowie był Master, teraz to jest Vectra, o, Vectra wykupiła, więc Vectra. No każdy ma swojego sprzedawcę i niech się TVP z nim rozlicza. Tak samo nie płacimy abonamentu TVN-owi czy Polsatowi, tak? No bo płacimy za telewizję, za to, co zamówiliśmy, podpisujemy umowę z danym sprzedawcą i to jest trochę jak z rachunkami za prąd. Mamy dystrybutora i mamy sprzedawcę. Zmienimy sprzedawcę, ale umowy już zrobili w końcu tak dobre, że
płacimy pieniądze sprzedawcy, a jeśli dystrybutor jest inny, to sprzedawca rozlicza się z dystrybutorem i tyle. Czasami to są większe koszta, no bo czasami niektórzy sprzedawcy liczą sobie jeszcze za to dodatkowe pieniądze, ale to już odcinek o prądzie zrobiłam jakiś czas temu, jeśli chcecie posłuchać. Prezydent za to, żeby znieść Jacka Kurskiego i posadzić kogoś innego na jego miejsce, podpisał ustawę o tym, żeby dostawało TVP rekompensata od państwa właśnie dlatego, że ludzie nie płacą abonamentów. I to wyszło chyba te 10 miliardów złotych, bo to jest... Co roku dostają ileś tam, nie? Skoro mają podpisaną umowę na rekompensatę, skoro na pewno reklam mają full ostatnio, tak? Więc mają pieniądze z reklam, mają pieniądze z rekompensaty. Nie wierzę w to, że nie mają pieniędzy właśnie od takiego cyfrowego Polsatu i tak dalej, jak ludzie biorą sobie te dekodery i płacą abonament za telewizję do tego sprzedawcy. To nie wierzę, że oni im udostępniają te TVP za darmo. Na pewno mają z tego hajs. No i jeszcze od ludzi, którzy zazwyczaj tych pieniędzy nie mają, bo jeśli ktoś pójdzie po ten bon, to nie wierzę w to, że pójdzie najwięcej ludzi, co mają nie wiadomo ile pieniędzy, tylko pójdą ci najbiedniejsi. Cika! I ci najbiedniejsi będą jeszcze łożyć na Jacka Kurskiego i wyjazdy jego żony, tylko dlatego, że rząd tak chce. Ja w takim razie nie wiem, ile w końcu ta telewizja polska nasza dostaje pieniędzy z budżetu, dostaje z reklam, dostaje od innych sprzedawców, plus jeszcze z abonamentów. Ja nie wiem, co oni robią z tymi pieniędzmi, bo jakość tychże programów nie jest zbyt wysoka. Wiele rzeczy jest nagrywane na green screenie, mało tego, strasznie to widać, że jest to nagrywane na green screenie. Pamiętam, kiedyś Maciek też nagrywał na green screenie, więc... Bywa z nim różnie, nie? Wychodzą takie śmiechy, żarty czasami, jak masz coś zielonego na koszuli, jak miał, no to później się okazywało, że miał przeżyczyste te kwadraty. Więc jakość nagrywania w TVP nijak się ma do kosztów, jakie ponosimy za TVP. Pamiętam, kiedyś była taka akcja, że straszyli, że będą chodzić po domach i sprawdzać, czy ludzie mają telewizor. Całe szczęście my Polacy nie jesteśmy jacyś ograniczeni umysłowo, że tak powiem, i wybiliśmy im to szybko z głowy, bo kto by wpuścił kogokolwiek do domu, żeby on sprawdził, czy ktoś ma telewizor? No ludzie, no wiadomo jest to, że obcych do domu się nie wpuszcza, ale takie przebłyski mieli, bo oni już nie wiedzą, co robić, żeby te pieniądze wyszarpać. I tak jak mówiłam, teraz te pieniądze będą szarpać od najbiedniejszych. Także ja bym bardzo chciała, żeby ktoś w takim razie zweryfikował, na co idą pieniądze w TVP, skoro płacimy abonamenty dwa razy, no bo jeśli ktoś płaci abonament u swojego sprzedawcy, plus jeszcze musi płacić za to, że ma odbiornik w domu i te pieniądze idą na rzecz TVP, dlaczego w takim razie pojawiają się reklamy u nich w programach? Już takich reklam raczej nie powinno być, a jeśli są, no to nie powinny być takie, wiecie, przeszkadzające, tylko pomiędzy filmami albo pomiędzy programami. Ekspertów, których zapraszają, to też nie są jacyś tacy ludzie, którym się płaci miliony złotych, żeby oni przyszli. Za Sylwestra płacą, a ile na nim zarabiają? Dużo więcej niż oni płacą, bo to by się nie opłacało, więc... szukam czegoś, na co ta telewizja polska wydaje takie miliony, takie pieniądze. Przecież to są ogromne koszta. Ja wiem, jak wygląda trochę to od wewnątrz, czyli takie rozdmuchiwanie pieniędzy na byle co, bo wiele rzeczy mogłaby zrobić jedna osoba i by sobie z tym poradziła. Takie wydawanie pieniędzy na rzeczy, bez których naprawdę można się spokojnie obejść, tylko dlatego, że dostaje się je z zewnątrz i ma się dany budżet, który trzeba wykorzystać. A nie za bardzo wiedzą, na co wykorzystać, bo jest bardzo dużo stażystów, którzy pracują tam za darmo. Tak jak w TVN-ie też jest bardzo dużo stażystów, którzy odbywają darmowy staż. I w TVP również są montażyści, którzy montują te odcinki. Wiecie, to się robi na szablonie, raz ciach, ciach i ten odcinek jest zmontowany i to nie wymaga jakiejś osoba, która nigdy nie ma z tym styczności do takiego szablonowego montażu. Wystarczy jej godzina szkolenia i ona już jest montażystą. Więc zatrudnianie darmowych stażystów, ewentualnie stażystów za grosze, ewentualnie stażystów z urzędu pracy, gdzie to urząd pracy im wtedy płaci za to, że oni są tymi stażystami, też jest ograniczaniem środków. Więc nie rozumiem, czy gwiazdy TVP zarabiają takie miliony i to
musimy my te gwiazdy utrzymywać, bo oni nie będą chcieli się tam wypowiadać, no bo w sumie wypowiadać się i stać po stronie TVP w świecie telewizyjnym i internetu to takie trochę nie w smak, nie? Nie wiem, może Magdalena Ogórek czy pan Jakimowicz sobie bardzo dużo życzą za swoje programy i za to płacimy. Także dajcie znać, co myślicie o tym, żeby z najbiedniejszych ściągać jeszcze abonament. Dajcie znać, czy skorzystacie z bonu zaproponowanego przez rząd. Dajcie znać, czy w ogóle płacicie abonament i jeśli nie płacicie abonamentu, zostawcie łapkę w górę pod filmem. Sprawdzimy, ile was jest. Ilu ludzi nie ma telewizora? Dajcie łapkę w górę. A ja się z wami żegnam, kochani. Buziam. Pa! A better life.